Zapraszamy do rozmowy z Cezarym Mirosławem, studentem AZS UMCS. Powiedz nam, czy jesteś zadowolony z obecnych wyników, które osiągnąłeś? Przede wszystkim zostanie wicemistrzem Polski na hali w biegu na 400 metrów. Oczywiście, na pewno to był dla mnie wielki sukces. Przede wszystkim pierwszy mój indywidualny medal na Mistrzostwach Polski. No i tak jak się bieg potoczył, dla mnie było naprawdę wielkim osiągnięciem. W takim razie, jak koronawirus wpłynął na Twoje przygotowania do kolejnych startów, no i na kolejną część sezonu? No jak wszyscy wiedzą, no to nie było to łatwe dla nas, kiedy mieliśmy pozamykane stadiony, mieliśmy pozamykane siłownie, nawet też lasy nam zamknęli, tak? No to gdzie mieliśmy truchtać w ogóle, trenować? Owszem, było to bardzo trudne, chowaliśmy się gdzieś tam w garażach, trenowaliśmy na własnych jakichś sprzętach, robiliśmy alternatywne treningi w domu. Ja mam tyle dobrego, że jednak mieszkam na wsi, więc troszeczkę terenu jest takiego, gdzie mogłem odbyć treningi. No ale tak czy siak, na pewno to było jednak trudne. Jakie masz plany na kolejną część sezonu? No, plany są jak zawsze dla mnie wysokie, zawsze sobie stawiam wysoką poprzeczkę. Na pewno na 100% będzie to poprawiona życiówka. Można też powiedzieć do sztafety, tak? Sztafeta musi być mocna, musi wypalić, nasza czwórka musi tutaj pokazać. No i będziemy walczyć o pierwsze miejsce na Mistrzostwach Polski. Kto biega z Tobą w sztafecie? Na pewno jest to Maciek Hope, na pewno jest to Andrzej Jaros. Na pewno jestem ja. No i pytanie, kto czwarty, tak? Bo mamy tutaj na pewno wiele kandydatów. Okej. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę.